Minęła 19, Jacek Sobala. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Wezwany ksiądz jednak nie mógł dojść do ofiar wypadku, dlatego że uniemożliwił mu to policjant. To przed tym nas ostrzegał prymas Wyszyński. To nie są żadne czary, bo dla chrześcijanina jest to umocnienie. Wygląda to, jakby podpisywał się pod tym jakiś facet, który przespał ostatnie 35 lat i myśli, że nadal pracuje w Głównym Urzędzie Cenzury. Nowy wspaniały świat wymaga nowego języka. Absurdalna, kuriozalna instrukcja Polskiej Agencji Prasowej. Izrael cały czas odmawia Polsce i innym państwom, których obywatele zginęli, dostępu do tego śledztwa. Tylko jeden Polak usłyszał, jak ambasador Izraela przeprasza. To wiceminister Szejna. Trump nie mógł postąpić inaczej. To trzeba jednoznacznie skrytykować. Policjant nie dopuścił wezwanego telefonicznie księdza do umierających ofiar tragicznego wypadku, bo dla policjanta sakrament ostatniego namaszczenia to są czary. Czary. Takiego użył sformułowania. Tak opisał to, co zrobił. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do frazy takie rzeczy tylko w Rosji, ale to wydarzyło się w Polsce i to nie jest wyłącznie efekt postępującej laicyzacji. To jest przerażający dowód na to, jakiemu zbydlęceniu uległy fundamentalne zasady, elementarny porządek i obyczaje. Kardynał Wyszyński powiedział, jeżeli przyjdą zniszczyć ten naród, to zaczną od kościoła. Paweł Buch. W wyniku tragedii w Rabce Zdroju zginęły 3 osoby, w tym 6-letnie dziecko. Do konających ludzi przygniecionych przez drzewo został wezwany ksiądz z sakramentem namaszczenia chorych. Policja nie dopuściła kapłana do umierających ludzi. Zajście w skandaliczny sposób skomentował policjant obecny na miejscu. Nagle wpada ksiądz i chce wejść. Ja zareagowałem na to i stwierdziłem, że to nie miejsce i czas na jego sakramenty. Ksiądz wykrzyczał groźby, że za brak jego sakramentów odpowie prokurator i wszystko weźmie na swoje barki. Dla niego nie liczył się płaczący ojciec, tylko jego czary. Co więcej, w internecie można znaleźć fotografię tego policjanta z widocznymi symbolami satanistycznymi. Jeżeli będzie teraz tak, że funkcjonariusz może demonstrować swoją niewiarę lub też pogardę dla rytów, sakramentów katolickich, to otwiera to pole do bardzo dotkliwego naruszania swobody religijnej wiernych. Sprawa bulwersuje. Jak zaznacza były polityk, a dziś publicysta Jan Maria Rokita, na taką arogancję wobec osób wierzących nie pozwalały sobie nawet opresyjne organy komunistów. Prawdę mówiąc, jest w tej ateistycznej bucie policji coś tak przerażającego, że aż trudno pisać mi to, co teraz piszę. W najczarniejszych snach nie przychodziło mi dotąd do głowy, że coś takiego dziać się może w wolnej Polsce. Komunistyczna milicja obywatelska nigdy by sobie nie pozwoliła na taką butę. Sakrament namaszczenia chorych, potocznie nazywany ostatnim namaszczeniem, dla osób wierzących ma szczególne znaczenie. Sakrament ten ma moc gładzenia grzechów, co dla osoby umierającej jest bezcenne. Ta pomoc dla konających ludzi została zablokowana. Z sakramentem namaszczenia chorych wiąże się także wiatyk. To pochodzi od łacińskiego zwrotu in viam, który można przetłumaczyć jako na drogę, a zatem jest to komunia święta, ten pokarm duchowy na ostatnią drogę. I jako wierzący, jako chrześcijanie mamy do tego prawo, bo to daje nam konstytucja, i daje nam to konkordat. Do czego to dochodzi, że kiedyś w katolickim kraju my, katolicy, jesteśmy ośmieszani, jesteśmy wytykani palcami, deptani i to w sferze publicznej przez oficjalnych reprezentantów państwa. Przykłady ataków na kościół w ostatnich dniach nie brakuje. Tak zwani nieznani sprawcy zniszczyli krzyż przy kościele świętego Maksymiliana w Bogatyni. Przerwano również sygnał nadawczy Radia Maryja, a to wszystko w trakcie uroczystej oktawy wielkanocnej, czyli wyjątkowego czasu dla wszystkich
katolików. Mamy coraz więcej takich sygnałów świadczących o rozpętywaniu czy próby rozpętania kolejnej wojny religijnej w Polsce. Zatrzymany został kapłan katolicki w Wielki Czwartek, w Dniu Święta Kapłaństwa, pod bardzo wątpliwymi zarzutami. Antyklerykalne nastroje podsycane są co jakiś czas. Z ich eskalacją mieliśmy do czynienia w 2020 roku podczas tak zwanych strajków kobiet, kiedy dewastowano świątynię. Pytanie, gdzie jest granica tego antykościelnego szaleństwa? Paweł Błoch, Telewizja Republika. W 1901 roku dzieci ze szkoły we Wrześniu rozpoczęły strajk przeciwko odmawianiu modlitw i prowadzeniu lekcji religii w języku niemieckim. Dziś mija równo 40 lat od innego głośnego strajku polskich dzieci, które stanęły w obronie krzyża. Krzyż zmiętnego wisi na Jasnej Górze, a my nadal przerabiamy kolejne odsłony walki o pierekowkę dusz. Warto pamiętać o tym, że 40 lat temu w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem koło Garwolina córki i synowie z chłopskich rodzin zachowali się godnie i przyzwoicie. Dyrektor motywuje to w ten sposób, że krzyże znalazły się w pomieszczeniach szkolnych w sposób nieprawny i to w zasadzie jest generalnie wina Solidarności, że te krzyże tam się znalazły i one są w zasadzie i na dobrą sprawę niepotrzebne nikomu. To wywołuje bardzo energiczny protest młodzieży. W początku stycznia dochodzi do strajku szkolnego, kiedy młodzież wychodzi na ulicę i maszeruje, czy też na drogi, maszeruje z Miętnego do Garwolina, do kościoła. To powoduje energiczne, bardzo energiczne reakcje władz. Jest prowadzone ZOMO, jest groźba ataku na tę młodzież, która demonstruje. Szkoła ma być absolutnie sekularyzowana, inaczej mówiąc, wąt z krzyżami ze szkoły. To powoduje kolejne napięcia, kolejne bardzo, bardzo, bardzo mocne napięcia i powoduje odejście wielkiej liczby, ilości młodzieży ze szkoły. W szkole zostaje około 90 uczniów na kilkuset, którzy tam byli, reszta idzie sobie w świat i przestaje się w tej szkole uczyć. Ostatecznie w kwietniu, czyli właśnie dzisiaj mamy rocznicę, w kwietniu 1984 roku dochodzi do kompromisu, tak to nazwijmy, którego twórcą był między innymi biskup Mazur i krzyż wraca do pomieszczeń szkolnych, konkretnie do biblioteki. To się dzieje naprawdę i to nie jest żart. Portal W Polityce ujawnił nową instrukcję Polskiej Agencji Prasowej, jaką agencja rozesłała do swoich pracowników. To nowe wademekum dziennikarza PAP przewiduje zakaz używania pewnych sformułowań, na przykład racja stanu, murzyn, eskimos, homoseksualista, lesbijka, no i tak dalej, tym podobne. Nowy, wspaniały świat wymaga nowego języka, w którym roi się od genderowej nowomowy, więc będą aktywiszcza i zamiast prostytutek seks workerki. Trzeba się będzie bardzo wysilić i spiąć, żeby nadążyć za tymi zmianami i zrozumieć, co ten nowy PAP przekazuje w tych depeszach. Maciej Struk. PRL-owski Główny Urząd Cenzury miał swoją siedzibę na ulicy Mysiej 5 w centrum Warszawy. Dziś po sąsiedzku urzęduje Polska Agencja Prasowa. Najwidoczniej jednak duch słusznie minionej epoki potrafi przenikać przez ściany. Portal W Polityce.pl opublikował fragmenty instrukcji, jaką dziennikarze otrzymali od nowych władz PAP. Z wademekum, w którym znajduje się szereg wskazówek, jak formułować materiały prasowe, ewidentnie trąci PRL-em. W narracji dziennikarskiej unikamy archaicznego określenia racja stanu. Błędne jest traktowanie tego pojęcia jako synonim ponadczasowego, trwałego interesu narodowego, gdyż ten jest pojęciem dynamicznym. Na przykład inny był interes Polski przed przyjęciem do Układu Warszawskiego, a diametralnie inny przed przyjęciem do NATO. Po drugie, jest to pojęcie opisujące spolaryzowany świat z minionych stuleci, podczas gdy obecnie jest on zorganizowany przez rywalizujące bloki państw. Zakazując używania niektórych słów, chce się wymazać pewne wartości. No, racja stanu jest bardzo konkretną polityczną wartością, która pozwala nam się porozumiewać o obronie polskich interesów. Ale teraz nie polskie interesy mają być w kraju najważniejsze. A to dlatego, że polskie interesy mają być utożsamiane z interesem organizacji takich jak Unia Europejska. PAP nie popularyzuje więc poglądów o zmowie brukselskich elit, zamachu na naszą suwerenność i tym podobne. Instytucje wspólnotowe to nie oni, a my.
Instytucje wspólnotowe to nie oni, a my, za to murzynek Bambo będzie czarnoskórym Bambo. Indianie zostaną wyparci przez rdzennych Amerykanów, a Bogu ducha winni Eskimosi przez Inuitów. Dziennikarz PAP nie pojedzie już na Litwę, lecz w Litwę, to samo z Ukrainą. Nie jest jasne, czy urlop wolno mu będzie jeszcze spędzić na Węgrzech, czy już w Węgrzech. Cenzorzy zabrali się także za najstarszy zawód świata. Prostytutki doczekały się nowej nazwy i zostały przechrzczone na seksworkerki. Również homoseksualista z jakiegoś powodu przeszkadzał. Od dziś ma go zastąpić osoba nieheteronormatywna. Ale to nie wszystko. W PAP uznajemy za normę stosowanie nazw żeńskich. Zainteresowanym pozostawimy rozstrzygnięcie, którą formę feminatywu stosować, na przykład ministra czy ministerka. Przy braku jednoznacznego opowiedzenia się za konkretną formą preferujemy określenie ministra. Dalej autor vademecum łaskawie pozwala ministerce zdecydować, czy jednak nie woli być nazwana staroświecko ministrem. Wtedy taką prośbę należy uszanować. Podobnie ma być na przykład z narodowością sprawców przestępstw. Bez wyraźnej zgody delikwenta ani słowa na temat jego pochodzenia. PAP nie akcentuje pochodzenia narodowościowego, koloru skóry i przynależności rasowej. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy chodzi o osobę zatrzymaną pod zarzutem przestępstwa czy wykroczenia. W takich przypadkach poprzestajemy na podaniu obywatelstwa, jeśli oficjalnie potwierdzone. Nie powielamy takich informacji za innymi mediami. To PAP jest dla nich wzorem, a nie oni dla PAP. I tak toczy się walec obyczajowej rewolucji, a za próbę ucieczki może czekać dotkliwa kara. Resort Sprawiedliwości zakończył pracę nad propozycją zmian w kodeksie karnym. Projekt rozszerza katalog grup i osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi nienawiścią o kwestie związane z wiekiem, płcią, orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Problem w tym, że definicja mowy nienawiści nie jest jasna, więc teoretycznie przestępcą może zostać każdy, kto korzystając z prawa do wolności wypowiedzi, nadepnie komuś na odcisk. Maciej Strug, Telewizja Republika. I tak ciekawie się plecie ta nasza historia. Był jedyny Polak w kosmosie, jest jedyny Polak, który usłyszał słowo przepraszam od ambasadora Izraela. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy, po spotkaniu z ambasadorem Izraela Jakowem Liwne, powiedział: ambasador przeprosił. Wczoraj po raz kolejny skrytykował Izrael Donald Trump. O tej i innych światowych reakcjach na to, co dzieje się w Gazie, Adrian Borecki. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był jednym z najbardziej proizraelskich przywódców na świecie. Miał bardzo dobre relacje z Benjaminem Netanyahu. Teraz Trump jednak go krytykuje za działania wojsk izraelskich w Strefie Gazy. Muszą skończyć to, co zaczęli, i zrobić to szybko. Każdej nocy publikują najbardziej haniebne, najokropniejsze nagrania zawalających się budynków. Nie powinni tego robić. Jak dla mnie, to nie sprawia, że wyglądają na twardych. Przegrywają wojnę PR-owo. Przegrywają ją mocno. Przegrywają, bo jak zaznaczają eksperci, terrorystów z Hamasu wojskom izraelskim udało się w większości zlikwidować. Jednak ostrzał na Strefę Gazy nie ustaje. Stąd tak ostra krytyka premiera Izraela ze strony Trumpa. Donald Trump jest też autorem porozumień abrahamowych z państwem, ze światem muzułmańskim. I w pewnym sensie to, co teraz robi Izrael, całkowicie niweczy te jego czteroletnie starania do 2021 roku, których istotą było właśnie to, żeby pogodzić świat islamu, ten taki cywilizowany świat islamu, z Izraelem. Izrael krytykowany jest na świecie zarówno przez polityków prawicowych, jak i lewicowych, takich jak hiszpański premier Pedro Sanchez, który nie wyklucza ograniczenia strategicznych stosunków z Izraelem. W przypadku Unii Europejskiej sytuacja będzie taka, że otworzą się drzwi do debaty w Radzie Europejskiej, aby sprawdzić, czy będziemy kontynuować te strategiczne stosunki z Izraelem, czy nie. Coraz mniej państw Zachodu popiera, co premier Netanyahu robi w Gazie. Krytyka nie zaskakuje, bo giną cywile. Realnym zagrożeniem jest terroryzm islamski, a z całą pewnością nie Izrael, z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. Wskazuje europeista profesor Tomasz Grosse. Natomiast pod względem propagandowym, pod względem pewnej moralnej słuszności, Izrael przegrał tą wojnę z Hamasem.
Izrael też popełnia liczne błędy, również w stosunku do Polski. W szczególności po zamordowaniu polskiego obywatela, który był wolontariuszem organizacji humanitarnej, zginął w strefie Gazy po bombardowaniu konwoju. Ambasador Izraela w Polsce, zamiast od razu przeprosić, oskarżał Polaków o antysemityzm. Dopiero po 5 dniach zamieścił tylko wpis w mediach społecznościowych po jego wizycie w polskim MSZ-cie. Podczas mojego dzisiejszego spotkania w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych z wiceministrem Andrzejem Szejną powtórzyłem swój osobisty, głęboki smutek i szczere przeprosiny w związku z tragiczną śmiercią pracowników World Central Kitchen, w tym obywatela polskiego pana Damiana Sobula. Z głębi naszych serc łączymy się w smutku rodzin. Ambasador nie znalazł odwagi, żeby przeprosić przed kamerami rodzinę zmarłego i naszych obywateli za obrażanie ich. Takie internetowe przeprosiny to zdecydowanie za mało, ocenia ambasador Palestyny w naszym kraju. Moim zdaniem to jest bardzo mało. Pan ambasador zdemaskował prawdziwe oblicza Izraela, mówiąc, nie przepraszając od razu za tego przypadku przykrego, celowego po prostu zamordowania tej całej ekipy World Central Kitchen. Polskie władze wciąż nie wymusiły na Izraelu udziału w śledztwie, które ma zbadać, kto odpowiada za śmierć wolontariuszy, w tym Polaka. Cały czas my nawet nie uzyskaliśmy od Izraela informacji o tym, że Izrael bierze na siebie odpowiedzialność. Nie ma nawet mowy o gotowości do wypłacenia odszkodowania rodzinie zamordowanego naszego obywatela. No to są najważniejsze zadania dzisiaj w tym zakresie przed polską dyplomacją i na tym powinno się skupić kierownictwo polityczne ministerstwa na czele z ministrem Sikorskim. Ale jak widać w sieci, minister Sikorski bardziej skupia się na zdjęciach w barach Sławomira Mentzena. Czuję się wykluczony, ale może to dobrze. Dobrze by było, gdyby polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadziło skuteczną politykę międzynarodową. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Oglądają Państwo program Dzisiaj. Powiemy jeszcze o tym, jak Niemcy z Rosjanami odbudowują Mariupol. Od dzisiaj w kinach film Czerwone Maki. Jutro zapraszamy do Telewizji Republika na specjalny wieczór wyborczy. Kilka miesięcy temu na własne oczy widziałem, jak w programie telewizji Rosja Adin bandyta Sołowiow, wybitny propagandysta Putina, opowiadał, jaką to oni teraz perełkę zbudują na gruzach Mariupola. W tym tygodniu ujawniono, że w tej odbudowie zwycięskim Rosjanom pomagają różne niemieckie firmy. Przepraszam, czy naprawdę ktoś jest tym zaskoczony? Rosyjski na Ukrainę położony nad Morzem Azowskim Mariupol wiosną 2022 roku został całkowicie zniszczony przez Rosję. Miasto liczące niegdyś prawie 500 tysięcy mieszkańców obróciło się w ruinę. Według szacunków przetrwało około 10% zabudowy mieszkaniowej i wprowadzają się do niej obywatele Rosji narodowości burjackiej, dagestańskiej i czeczeńskiej. W rosyjskiej wojnie propagandowej odbudowa miasta odgrywa kluczową rolę. Niemiecka telewizja ARD przeprowadziła dziennikarskie śledztwo i podała, że w odbudowę zaangażowane są również niemieckie firmy Knauf oraz WKB System GmbH. Knauf z Bawarii ma zatrudniać w Rosji nawet 4000 pracowników i generować miliardowe obroty na tamtejszym rynku. Na zarzuty firma odpowiedziała, że potępia działania wojenne i rosyjską inwazję, że przestrzega nałożonych przez Unię Europejską sankcji, a produkowane przez nią produkty w Rosji mają trafiać wyłącznie na rynek rosyjski. Autorzy materiału dziennikarskiego widzieli również betonowe bloczki w zielonej folii z nazwą niemieckiej firmy WKB System z Nadrenii Północnej Westfalii. WKB Systems nie udzieliło komentarza w sprawie dostarczania swoich produktów do Mariupola. Rosja od ponad 2 lat codziennie przeprowadza ataki na ukraińskie miasta. Najbardziej cierpią te położone w pobliżu linii frontu. Tej nocy w Charkowie zginęło kolejnych 7 cywilów, 11 zostało rannych. Wczoraj swoją kinową premierę miały Czerwone Maki. To pierwszy polski film fabularny o bitwie o Monte Cassino. Nie przesłyszeli się Państwo. To jest pierwszy polski film fabularny o tej bitwie, od której w tym roku mija 80 lat. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Łukaszewicz. Filmu nie widziałem. Dystrybutorzy zapewniają, że widzowie zobaczą dynamiczny i nowocześnie zrealizowany film wojenny. Można sprawdzić od dzisiaj Czerwone Maki w kinach. Pierwszy polski film o tej bitwie, dla nas tak ważnej i symbolicznej, a dla świata udział Polaków
Beata Szostak. Nikt do tej pory nie dał rady tej górze. Francuzi, Anglicy, Amerykanie. Trudno dostępny teren i wzgórze nie do zdobycia. Bitwa o Monte Cassino była jednym z najważniejszych epizodów kampanii włoskiej podczas II wojny światowej. Drugi Korpus Polski liczył wtedy 48 tysięcy żołnierzy. Niemcy w tym rejonie po swojej stronie mieli ich dużo więcej. Mimo dysproporcji i trudnego usytuowania, wojska alianckie wygrały dzięki walecznej postawie Polaków. Film fabularny to nie jest film dokumentalny. Natomiast oczywiście odwołuje się do realnych wydarzeń, w przypadku Czerwonych Maków do bitwy pod Monte Cassino i o Monte Cassino. Występują postacie historyczne. Wśród nich generał Władysław Anders, nieposągowy, a ludzki, trapiony wewnętrznymi rozterkami, a nawet zestresowany czy niepewny. Gdyby generał Anders miał taką osobowość jak w filmie Czerwone Maki, to bitwy pod Monte Cassino byśmy raczej nie wygrali. W realu był na pewno człowiekiem twardszym i bardziej zdecydowanym, ale w ogóle nie zmienia to faktu, że ten film bardzo dobrze się ogląda, ma właściwie tempo dobrze rozłożone, akcenty dramaturgiczne, bardzo czytelne konflikty wewnętrzne, bohaterów. No i jest też Jędrek, główny bohater, który biega lepiej niż James Bond. I to właśnie kulisy bitwy widzimy oczami Jędrka, który po wydostaniu się z sowieckiego łagru wstępuje do armii generała Andersa i wcale nie jest gotowy, żeby uczestniczyć w walkach i ginąć w imię idei. Rodzeństwa szukam, panie generale. Film przybliża również epizody z życia żołnierzy, jak losy niedźwiedzia Wojtka, który w stopniu kaprala służył z żołnierzami II Korpusu Polskiego. Mi zajmował się zaopatrywaniem w artylerię i przeszedł cały szlak bojowy od Iranu aż po Włochy. Polecam, warto iść do kina, dlatego że film Czerwone Maki jest skonstruowany według takich najlepszych wzorców światowych, jeśli chodzi o wojenne kino akcji. Film Czerwone Maki, który już na ekranach polskich kin, to idealna okazja, by w 80. rocznicę legendarnej bitwy poznać na nowo losy bohaterskich żołnierzy armii generała Andersa. Beata Szostak, Telewizja Republika. Dzisiaj zgodnie z prawem wszystkich obowiązuje cisza wyborcza. My zawsze prawa przestrzegamy skrupulatnie i rzetelnie, no oczywiście tak jak my je rozumiemy. I dlatego w dzisiejszym wydaniu nie ma i nie będzie żadnych materiałów o tym, że na przykład ostatnio małpy zaatakowały ludzi. Tak, w tym tygodniu zrobiły tak gangi makaków w Tajlandii. W ogóle dzisiaj u nas nie ma niczego, co mogłoby się politycznie kojarzyć. Proszę Państwa, to jest prosta operacja. Na jeden dzień z atlasu grzybów wykreślamy rydze z ptaków, wykluczamy wrony, no i tak dalej. Ale słonie? Niemieckie słonie? Kineris crien na rien. Kto nic nie ryzykuje, ten nic nie ma. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Kara wynosi 1 000 000 zł. Dobra, spróbujmy z tymi niemieckimi słoniami. Botswana chce podarować Niemcom 20 tysięcy słoni. Prezydent tego kraju stawia jednak jeden warunek. Muszą żyć na wolności. Sprawa dla południowoafrykańskiego kraju ma wielkie znaczenie. W Botswanie żyje 1/3 populacji słoni na świecie. W sumie ponad 130 tysięcy sztuk. Zwierzęta tratują ludzi i niszczą zbiory. Żeby zmniejszyć liczbę słoni, pozwala się w ograniczonym zakresie na polowania. Wśród myśliwych najwięcej jest Niemców, którzy przywożą do swojego kraju na przykład kość słoniową i właśnie importu takich trofeów chce zakazać minister środowiska Niemiec Steffi Lemke z Partii Zielonych. Jeśli Zieloni wiedzą lepiej, to oni i Lemke powinni pokazać, jak żyć ze słoniami bez polowań. Botswana przeznacza 40% swojej powierzchni dla dzikich zwierząt. I tyle wystarczy. Bardzo łatwo jest siedzieć w Berlinie i mieć opinię na temat naszych spraw w Botswanie. Płacimy cenę za ochronę tych zwierząt dla świata. Botswana pozbyła się kilku tysięcy słoni, wysyłając je do Angolii i Mozambiku. Chcielibyśmy również złożyć taką ofertę Republice Federalnej Niemiec, i nie przyjmujemy odmowy. Jesteśmy jedynym krajem, w którym populacja słoni rośnie wykładniczo. Dzieje się tak dlatego, że zajmujemy się tym, jak należy. A jeśli myślisz, że jest inaczej, to możemy dać ci kilka słoni i zobaczymy, jak ty sobie z nimi poradzisz. Berlin oficjalnie nie odpowiedział na propozycje z Afryki. Nam przypomina się ich reakcja na żubra, który kilka lat temu z Polski przedostał się za Odrę. Natychmiastową decyzję o zastrzeleniu ważącego 900 kg zwierzęcia podjął jeden z szefów lokalnego urzędu do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego. Władze niemieckie uzasadniały ją obawami, że biegnący po ulicach żubr może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Telewizja jeszcze na razie tego nie transmituje, ale
Dzisiaj u nas pachnie świeżą farbą. Nie, że ktoś puścił, tylko trwają przygotowania do tego, co nastąpi jutro. A jutro wiadomo, od 19.30 wszystkich Państwa zapraszamy na wieczór wyborczy w Telewizji Republika. Natomiast wracając do kwestii zapachowych i jak najbardziej pozostając w kontekście wczorajszych wyborów, na koniec cytat z filmu Coppoli Czas Apokalipsy. Kocham zapach napalmu o poranku. To pachnie zwycięstwem. Najbardziej gorący wieczór wyborczy oczywiście w Telewizji Republika. Startujemy o 19.30. Będą politycy, dziennikarze, komentatorzy, eksperci, ale będzie też publiczność. Proszę być z nami o 19.30. Zapraszam. Już od 19.30 wieczór wyborczy w Telewizji Republika. W studiu goście, eksperci, politolodzy, a po zamknięciu lokali wyborczych również politycy. Danuta Cholecka, zapraszam. Bądźcie Państwo z nami. Wieczór wyborczy w Telewizji Republika w niedzielę od godziny 19.30. Nasi reporterzy będą w najciekawszych miejscach w Polsce, a w naszym studio i w naszej siedzibie analizy, opinie, komentarze, obraz tego, jak wyglądały wybory samorządowe roku 2024. Analizy, komentarze, publicystyka na najwyższym poziomie, rzecz jasna, ale też w sposób bardzo przystępny podana. To wszystko podczas wieczoru wyborczego w najbliższą niedzielę o godzinie 19.30. Programu i wieczoru, na który już dziś zapraszam Państwa niezwykle serdecznie. Do zobaczenia. Więcej aktualnych informacji na naszym portalu tvrepublika.pl. Teraz sport i pogoda, a o 19.30 gośćmi Adriana Stankowskiego będą Mariusz Marszałkowski, portal poland.pl oraz profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. To już za mniej niż 4 minuty.